zapraszał tą młodzież do siebie. Od 20 kilku lat stale zapraszał, umawiał się z nimi. 2 do 3 razy w tygodniu były te takie wieczory autorskie. To polegało na wyświetlaniu slajdów. Hasio był fotografikiem też. Miał całą masę slajdów. Przeszło 20 tysięcy miał slajdów. I te slajdy właśnie samodzielnie wywoływał, samodzielnie produkował te slajdy. I te slajdy były w takich kasetach. W takiej kasecie było około 100 slajdów na jeden seans. I to według tematów. On miał różne takie tematy. Były slajdy na temat jego osobistych inspiracji artystycznych. Slajdy takie. Rodzina w sztuce. Pomniki zachodnioeuropejskie i pomniki polskie. Kobieta w sztuce. Od Wenus do Madonny. Taki temat był. Kobieta a zwierzę. Był sztandary. Fontanny polskie były, a nawet przed wszystkimi świętami zawsze był taki cykl, też ciekawe cmentarze. Takie cykle były. No, co Hasio, no ja też przychodziłem, bo ja jestem zawodu lekarzem, ja wtedy pracowałem w Akademickim Centrum Rehabilitacji, to miałem taką możliwość z tymi studentami chodzić. No. I tam się wszyscy tak demokratycznie siedzieli się, profesorowi, rektorowi.